Słowa podziękowania kieruję ku rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za przygotowanie świątyni i wysprzątanie. Dziękuję serdecznie za kwiaty do ołtarza. Za ułożenie kwiatów dziękuję pani Małgorzacie Malinowskiej. O sprzątanie w przyszłą sobotę proszę rodziny z Babą, kolejną grupę, obie boczne uliczki razem z państwem boryńskimi. Dziękuję serdecznie za ofiary na Kościół złożone w minionym tygodniu Państwu Marii Majka z Piechut, Kazimierze Zub z Piechut, mieszkańcom Piechut. Dziękuję serdecznie i podziękowania na ręce pana sołtysa Edwarda oraz pani Grażynie Janbor z Lublina. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie Bóg zabrać. W przyszłą niedzielę o godzinie 12 będziemy modlić się o urodzaje i Boże błogosławieństwo na ten rok, błogosławieństwo, które ufamy i o to prosimy, przyniesie obfite plony. W szczególny sposób zapraszam do tej wspólnej modlitwy za tydzień mieszkańców Zarównia. W przyszłą sobotę o godzinie 10 chciałbym spotkać się z młodzieżą, która pragnie przystąpić do sakramentu bierzmowania. Sobota
Bierzmowanie będzie miało miejsce 25 czerwca bieżącego roku. Spotkanie sobotnie w kościele parafialnym. Dzieci pierwszokomunijne od poniedziałku będą przeżywać swój biały tydzień, spotykając się na modlitwie w naszym kościele parafialnym. Zapraszam serdecznie dzieci, ich rodziców, dziadziusiów oraz rodzeństwo. Intencje w nadchodzącym tygodniu odprawiane będą w następującym porządku. Jutro msza święta w intencji zmarłego Roberta Fortyny, zamówiona przez żonę Danutę i synów Tomasza i Mateusza. We wtorek w intencji zmarłej Janiny Golba, zamówiona msza święta przez córkę Ewę z rodziną. W środę w intencji zmarłego Stanisława Barszcz, w 30 dzień od jego śmierci, mszę zamówiła żona Agnieszka. W czwartek msza święta w intencji zmarłej Zofii Rzeźnik. W piątek w intencji zmarłych Henryka Leona i Zofii Paruch, Henryka i Janiny Mazur. W sobotę msza święta w intencji zmarłej Zofii Rzeźnik, zamówiona przez rodziny państwa Sroczyńskich i Pokrzywińskich z Mielca. W niedzielę o 8 w intencji zmarłych Agnieszki i Jana Popiołek. O godzinie 10 w intencji księdza Mariana Babuli mszę zamówili mieszkańcy Babu. O godzinie 12 wspomniana już msza święta połączona z modlitwami o urodzaje dla wspólnoty zarównie. Przez cały tydzień odprawiane są poza parafią msze święte gregoriańskie. Jedna w intencji zmarłej Katarzyny Łącz, druga w intencji zmarłej Teresy Uzal. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.